Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Tomek Akastilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na wideotestach. A w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać coś takiego, czyli Piano Slim Note 14.1 Plus. Laptop, który od 2 października ma być dostępny w sklepach Biedronka w cenie 699 zł. Jest to nowsza, ulepszona wersja Slim Note 14.1 i mamy tutaj wreszcie wyczekiwane 4 giga RAM-u. Czy to coś pomoże, czy ten sprzęt jest sensowny i czy warto go kupić? Zapraszam do oglądania. W zestawie oprócz samego laptopa otrzymujemy parę papierków oraz zasilacz, czyli praktycznie nic, ale w praktyce również po co nam cokolwiek więcej. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, to z pewnością kiedy weźmiemy ten laptop do ręki, wydaje się on paradoksalnie dosyć solidny, więc mamy uczucie, że nie powinien zniszczyć się dosłownie po pierwszym lepszym upadnięciu, ale od tego akurat lepiej nie testować. Jeśli chodzi o sam laptop, 14,1 cala wyświetlacz o rozdzielczości 1366x768 pikseli, więc dosyć nietypowo i zbyt dużo to nie jest, ale jak na taki laptop w tej cenie to wystarczające. Oczywiście o nim również będziemy sobie wkrótce mówić. Jeśli chodzi o samo wykonanie, to paradoksalnie wydaje się tutaj bardzo solidne, nie licząc ekranu, który lubi nam się uginać, ale nasza srebrna obudowa prezentuje się przynajmniej moim zdaniem dosyć ciekawie, a co najważniejsze, wreszcie się nie palcuje, więc tutaj aż tak bardzo tych odcisków nie zobaczycie. Dodatkowo na naszej obudowie mamy tutaj również jedno metaliczne logo od Kiano, a od dołu widzimy 4 gumowe nóżki oraz 2 głośniki, o których również sobie co nieco powiemy. Oczywiście sam laptop ma już wgranego Windowsa 10, tak więc nie musimy się tutaj martwić o jakikolwiek system. Jeśli chodzi o wnętrze tego laptopa, to w środku mamy m.in. procesor Z8350 o taktowaniu 1,44 GHz, do tego wszystkiego 4 GB RAM-u oraz oczywiście zintegrowana karta graficzna. Oprócz tego mamy tutaj 32 GB miejsca, z czego dla nas tak naprawdę zostaje około 15 GB, więc nie jest to dużo. Musimy pamiętać, żeby jeśli chcielibyśmy mieć więcej miejsca, to po prostu kupmy kartę microSD do 64 giga i możemy to miejsce po prostu tutaj powiększyć. Jeśli zaś chodzi o nasz ekran, to mamy tutaj matrycę o przekątnej 14,1 cala o rozdzielczości 1366x768 pikseli. To nie jest wynikiem jak najbardziej dobrym, widać tutaj nieraz niestety piksele, a sama matryca oprócz tego, że ma okropne wprost kąty widzenia, co pewnie zobaczycie właśnie teraz na kamerze, że już praktycznie nic nie widzicie, nie oferuje zbyt dużo. Kolory są dosyć średnie i można to jako tako jeszcze polepszyć pewnymi programami, ale ogólnie mówiąc szału po prostu nie ma. Jednak jak na kwotę 699 zł myślę, że mogę temu laptopowi to wybaczyć, że ekran nie będzie tutaj najlepszej jakości. Ten licznik po mojej lewej stronie nie siedzi tutaj bez przyczyny, ponieważ sam laptop ma tutaj baterię o pojemności 10 000 mAh. Niestety nie można go ładować żadnego powerbanka, no chyba, że takiego specjalnego z przejściówkami do laptopa, no to wtedy jak najbardziej. Ale jeśli chodzi o samą baterię, wytrzymuje w normalnym takim trybie użytkowania, czyli Facebook, Messenger, przeglądanie filmów na YouTubie, robienie jakichś tam prezentacji, używanie Worda, pisanie artykułów, tak w moim przypadku, wytrzymuje baterię około 6-7 godzin. Czy jest to wynik dobry, czy niedobry, odpowiedzcie sobie sami. Niestety, pomimo tego, że bateria wytrzymuje jakiś czas, to ładuje się również bardzo długo. Od zera do pełnego musimy poczekać ponad 5, a nawet i prawie że 6 godzin, żeby ten laptop nam się załadował. Więc jest to, znacie odpowiedź, długi czas. Jednak plusem tego laptopa jest jego energooszczędność pod względem waszego rachunku za prąd. Aktualnie w spoczynku pobiera on ledwo 14-15 W, co jest dosłownie tyle co nic i gdybyście miesięcznie tak użytkowali laptopa, czyli nic na nim nie robili, to pewnie nawet i byście 2 zł za prąd nie zapłacili. No ale jeśli chodzi o pełne obciążenie, to pobiera tego prądu, za chwilę zobaczycie. Więc pomimo włączenia paru filmów naraz na YouTubie, włączenia jakichś stron oraz włączenia jeszcze do tego wszystkiego Minecrafta, nasz zasilacz 15-watowy, bo sami widzicie tutaj pobór prądu, który ponownie oscyluje wokół 15 W, jakimś cudem dalej nadąża, tak naprawdę nadąża ładować nasz laptop. Wolno po wolno, 1% wtedy ładuje się dosłownie chyba w pół godziny, ale idzie, ładuje i daje radę. Więc jeśli chodzi o pobór prądu, to dosłownie nie musicie się o nic martwić. Ten laptop z pewnością na waszym rachunku praktycznie nie będzie istniał. Pogram sobie w Minecrafta. Minecrafta odpaliłem tutaj nie bez powodu, ponieważ z pewnością będą różne pytania dotyczące tego, czy na tym laptopie można w coś grać. Jak sami widzicie, Minecrafta można. Jeśli chodzi o inne gry, to porozmawiamy sobie o tym jeszcze za chwilę, ponieważ musimy przejść jeszcze do pewnych bardziej podstawowych rzeczy. Jeśli chodzi o jakieś minusy w obudowie oraz w jakości wykonania, to z pewnością jest to ekran, który po prostu gibie się nam jak galaretka na wszystkie części, więc o to lepiej uważać. Ale jeśli chodzi o plusy, to jak bardzo nasz ekran możemy wygiąć. Praktycznie prawie że 180 stopni. Może się to komuś przyda.
Więc taka ciekawostka. Następna ważna rzecz, czyli klawiatura. Jeśli o nią chodzi, mam tutaj dosyć przyjemny, wysoki skok, ale niestety nasze przyciski są troszeczkę gąbczaste. Musimy nasze przyciski klikać dosyć mocniej, żeby działały, ale mimo wszystko i tak ten klik jest wyczuwalny i piszesz się na tej klawiaturze przyjemnie, szybko, tylko się trzeba do tego wszystkiego przyzwyczaić. Odstępy nie są zbyt duże, ale tak jak mówię, jeśli się przyzwyczaicie, to bez problemu na tej klawiaturze możecie pisać wiele rzeczy. Ja na przykład artykuł, recenzję tego laptopa napisałem na tej klawiaturze i dało się. Po prostu się dało. Jeśli jest laptop, klawiatura, no to musi być i touchpad. Niestety o nim zbyt dużo powiedzieć dobrego nie mogę. Nie są mimo wszystko zbyt precyzyjne, nawet jeśli bym mu coś wybaczył pomimo jego ceny, no to i tak polecam mimo wszystko włożyć jakąś myszkę. Mamy tutaj porty, bo do portu właśnie chciałbym przejść od waszej aktualnie, od mojej aktualnie lewej strony, czy też od prawej strony laptopa, mamy wejścia m.in. USB 2.0, wejście audio jack na słuchawki oraz wejście na kartę microSD do 64 GB. Od lewej zaś strony naszego laptopa mamy chociażby zasilanie, USB 3.0 oraz mini HDMI. Mini HDMI. Trochę szkoda. Jestem osobą, która ma dosyć sporo kabli. Pomimo tego, że mam wszystkie HDMI, to niestety mini HDMI nie mam. Mam taką pratę, że te kable po prostu potrzebuję i tego mam tutaj dosyć mnóstwo. Jeszcze trochę w szafie dostało, ale się duplikują. Dlaczego to mówię? Dlatego, że niestety tego wejścia, jakim jest mini HDMI, nie używamy dosyć często. Nie jest to tak bardzo powszechne jak chociażby zwykłe HDMI. I żałuję, że nie zmieściło się tutaj zwykłe HDMI. Rozumiem, że to jest małe, chude, lekkie i tak dalej, ale kurczę, gdyby tutaj zmieścili HDMI, to myślę, że mogłoby być to bardzo znaczące dla wielu osób. Dlaczego? Ponieważ na tym laptopie, używając chociażby Edge'a, bez problemu możemy odpalić film w 4K. Więc jeśli mamy ten laptop, odpalimy sobie film 4K, oczywiście na tym ekranie jest zbyt dużo różnicy nie zobaczymy względem zwykłej jakości HD czy Full HD, trzeba mieć trochę sprawne oko, żeby to zobaczyć, no to jeśli sobie przez HDMI podpielibyśmy się do jakiegoś dobrego telewizora, no to wtedy różnicę w jakości byśmy zobaczyli. Niestety, żeby używać tego i podłączyć do tego laptopa jakiś inny telewizor, monitor albo cokolwiek innego, no to musimy mieć kabel na mini HDMI, więc to jest dosyć ważna sprawa. Szkoda, że się nie zmieścił HDMI. Gdyby było HDMI, moim zdaniem byłoby przegenialnie, bo HDMI pewnie ma większość z was w domu. Jeśli zobaczycie od tyłu wasz telewizor, to w większości przypadków powinno to być HDMI, no a niestety mini HDMI nie jest tak bardzo powszechne, więc gdybyście chcieli używać, podłączyć do tego laptopa jakiś inny zewnętrzny monitor, telewizor czy cokolwiek innego, no to musicie się właśnie w taki kabel zaopatrzyć. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której oczywiście nie wspomniałem, czyli głośniki, bo niestety jest to minus, jest to absurdalny wprost minus tego laptopa, który trzeba tutaj wypunktować, bo głośniki grają wprost okropnie, niestety. Nie są one głośne, a one są takie jakby ciche, a na maksymalnej głośności czystość dźwięku po prostu ucieka. Więc jak słyszycie ten dźwięk, to praktycznie go nie słyszycie, bo on bardziej nam brzęczy albo nie wiem tak naprawdę co robi, ale z pewnością nie gra muzykę. Więc jeśli chcielibyście oglądać filmy albo słuchać muzyki na tych głośnikach, to nie polecam. Myślę, że ten port audio musicie wtedy dobrze wykorzystywać. Więc głośniki niestety są bardzo dużym minusem tego laptopa. Z jednej strony mogę powiedzieć, że jest tani i tak dalej, ale nie, po prostu te głośniki są naprawdę, naprawdę słabe. Przechodzimy do następnej rzeczy, czyli do gier. Od razu powiem jedną rzecz. Ten laptop nie powstał do gier. Myślę, że każda osoba, która troszeczkę myśli, domyśli się tego, że ten laptop nie jest przeznaczony do gier. Jest to laptop przeznaczony dla osób, które chciałby wejść jakoś w świat laptopów, albo potrzebują czegoś naprawdę taniego, małego, albo może będzie to jego pierwszy laptop, bo to jest również fajna opcja. I wiadomo, że sprzęt tego typu z takimi specyfikacjami, który głównie służy do tego, żeby przeglądać internet, zrobić jakąś prezentację w PowerPoincie, napisać jakiś tekst w Wordzie, popisać ze znajomymi, albo pogadać na Skype'a przez tą kamerkę, której niestety szczegółowość pozostaje wiele do życzenia, ale jest, ale działa jak najbardziej, więc można się pokazać, no to z pewnością taki laptop nie jest do gier. Jednak obstawiam, że na pewno będą pytania o gry, więc jeśli chodzi o gry, to powiem wam tak. Bez żadnego problemu odpalicie stare produkcje. Pogracie sobie tutaj w Gothica, pogracie sobie tutaj chociażby w Terrarię, która jest mało wymagająca. Bez żadnego problemu pogracie w Minecrafta w ponad 60 klatkach, więc będzie pięknie, płynnie i w ogóle jeju, można sobie grać sobie w Minecrafta, jeśli ktoś chce. Jeśli chodzi o jakieś gry bardziej wymagające, próbowałem tutaj otworzyć Skyrima po stweakowaniu graficznym, czyli ustawieniu w wielu plikach tak, żeby ta grafika była możliwie jak najgorsza, żeby mieć jak najlepszą wydajność. Udało mi się uzyskać średnio 18, 19, może czasami 20 klatek
na sekundę. Czy to jest dobry wynik, czy to jest zły wynik? No, myślę, że odpowiedzcie sobie sami. Ja osobiście nie jestem osobą, która mogłaby grać jakoś bez przerwy grę w 20 klatkach, chociaż oczywiście nie zdziwię się, jeśli takie osoby będą. Więc różne takie bardzo mało wymagające produkcje możecie zagrać, ale nie liczcie na dużo. CSGO nawet tutaj nie próbujcie, nie odpalicie. Niestety mobilne te Atomy od Intela oraz ich zintegrowana grafika po prostu nie daje tam w żadnym wypadku rady. Tak więc myślę, że czas na krótkie podsumowanie pokazu tego właśnie laptopa. Dla kogo on jest? Obstawiam, że ten laptop jest dla osób takich młodszych, ewentualnie jeśli jesteście rodzicami albo chcielibyście kupić jakiś laptop dla jakiejś młodszej osoby, która nie ma na przykład takiego sprzętu, a chciałaby mieć swój pierwszy sprzęt, to myślę, że można wydać te 700 zł. To nie jest zbyt dużo pieniędzy, tym bardziej, że za 700 zł rzadko co można kupić jakiś pełnoprawny laptop, na którym można robić sensowne rzeczy. Tutaj bez żadnego problemu na tym laptopie możemy sobie go gdzieś wziąć, bateria nam wytrzyma te 6-7 godzin, możemy sobie oglądać internet, przeglądać filmy, przeglądać maile, robić prezentacje, Word i tego typu rzeczy. W jakieś bardzo podstawowe gierki również możemy pograć, jak sami widzieliście, Minecraft tutaj chodzi bardzo dobrze, chociaż jak wiadomo, Minecraft jest tą grą, która nie jest zbyt wymagająca oraz bardzo dobrze zoptymalizowana i łatwo można ustawić graficznie tak, żeby na praktycznie każdym sprzęcie działała. No ale, jeśli chodzi o moje zdanie o tym laptopie, jest to dosyć ciekawy wybór, tym bardziej za 699 zł. W tej kwocie, tak jak powiedziałem, trudno kupić cokolwiek, chyba że gdybyśmy chcieli gdzieś ściągać z jakiś Chin, no to wiadomo, że wtedy byśmy mieli większy wybór, no ale jak za 699 zł, kiedy mamy to coś pod nosem, czyli w Biedronce od 2 października, jak dobrze pamiętam, ma być, to może być to sensowna opcja dla takich osób, które poszukują bardzo prostego sprzętu ze słabą specyfikacją, tylko i wyłącznie do takich bardzo podstawowych czynności. Więc jeśli akurat szukacie takiego laptopa dla takich bardzo podstawowych czynności, to mogę go Wam śmiało polecić. Mam tutaj również 4 GB RAM, tak więc pomimo tego, że mamy tych okienek nawet na Chromie parę otwartych, no to nasz procesor i RAM mimo wszystko dają jeszcze radę. Oczywiście gdybyśmy puścili tych okienek jeszcze parę więcej, to mimo wszystko laptop zacząłby się niestety nam trochę ścinać. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o granie, tylko i wyłącznie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o głośność tego laptopa, to nie usłyszycie nic. Jeśli chodzi o grzanie się tego laptopa, to tylko i wyłącznie w części naszego zasilacza. Tam się najwięcej grzeje. Jeśli będziemy grać na przykład takiego Skyrima stwikowanego na maksa, to wtedy wyciśniemy z tego laptopa wszystko. Czuć, że ten laptop obok tabulatora jest dosyć ciepły, ale poza tym to nic tak naprawdę się nam nie grzeje. Tak więc moi drodzy, piszcie śmiało w komentarzach, co sądzicie o tym laptopie, dla kogo on jest, po co albo do czego byście używali taki laptop, gdybyście go mieli. Moim zdaniem fajna opcja dla osób, które szukają czegoś naprawdę budżetowego, no na przykład jakieś wyjazdy, żeby zrobić takie podstawowe rzeczy, ewentualnie żeby grać sobie tutaj jakiś film i na przykład gdzieś podejść i gdzieś go tam odpalić właśnie z tego hubla, niestety mini HDMI, no ale trudno, no rozumiem, że to jest mały sprzęt i po prostu HDMI się tutaj niestety nie zmieścił, a szkoda. No to piszcie śmiało swoje opinie o tym sprzęcie właśnie w komentarzach, ja mam nadzieję, że ten pokaz Wam się podobał. Oczywiście jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie śmiało, mogę Wam bardziej szczegółowo odpisać właśnie w komentarzach, więc pytajcie, jeśli macie jakieś pytania, a ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, tak więc ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.